u stryjka mojego na górze mieszkali żyć rodzina żydowska i też nie pamiętam, jak oni się nazywali. Bardzo byli zżyci z nami, z tymi stryjkami moimi. On był krawcem. A ja bawiłem się z takim knutem właśnie w moim wieku. I tam naprzeciwko, nie wiem czy pamiętasz, ale nie pamiętasz, były wierzby płaczące obok takie. Cała ta ulica tam była w takiej wierzbie płaczące. No. I myśmy tam siedzieli na tej wierzbie z tym Żydkiem, takim kolegowaliśmy się. Też miał 8-9 lat, tak jak ja. A z tyłu naszego domu, z tyłu koloniaka, mieszkał Brandys, tak zwany, taki drewniany dom dość duży, jeszcze do dziś dnia jest. I tam była gmina żydowska. I tam w pewnym momencie słyszymy strzały. Dwóch Żydów wypada, widzę, i biegnie w stronę Stroncza, tam w stronę potoka. Wypadł Niemiec za nimi, oddał dwa strzały i ten Żyd jeden padł, drugi uciekł. Uciekł drugi i wtedy widziałem, pierwszy raz w życiu widziałem trupa właśnie tego Żyda, bo my tam potem polecieli, miał dwa strzały, nie pamiętam już gdzie, w głowę czy gdzieś. Drugi uciekł, ale na drugi dzień przyszedł Edek i mówi, drugi Żyd leży w Stronczu, tam w tym potoku też zabity. Mówi, leży jeszcze do dziś dnia. Czyli obok ci Niemcy zabili.